Ho, ho, ho! Jakieś wodnictwo i tu mamy głowę w ogóle tego czegoś, co mieliśmy wcześniej, jakiegoś tytana. Co mamy? Czas na grzybogranie, moi drodzy, i witam was w kolejnym odcinku z dom... Jakiego dom Keepera? Boże święty, ta gra naprawdę jest tak podobna do dom Keepera, że ja cały czas myślę, że ja gram w niego. Nie, broń Boże, przepraszam najmocniej cię, mój drogi Wallworldzie, bo gramy w Wallworlda. Gramy w Wallworlda, moi drodzy, dalej. I dla tych z was, którzy są ciekawi, dlaczego znajdujemy się teraz tutaj, a nie na mapie dalej, jest to, że gra nie zapisuje niestety nam progresu w gierce. Gra nie zapisuje nam niestety progresu w gierce, przez co tamta rozgrywka niestety poszła kaput. Ja już się zdążyłem z tym pogodzić, myślę, że wy macie teraz pewnie ten moment smuteczku, ale spokojnie, mam nadzieję, że zaraz będzie lepiej. Mamy już za to 6185 punktów do wykorzystania i myślę, że chciałbym to wykorzystać albo na ssawkę, bo tutaj mamy w sumie trwałość pająka. Moglibyśmy w sumie zwiększyć czas pomiędzy falami wrogów. Moglibyśmy wtedy dzięki temu też kupić wiertło plazmowe. No i dobra, zrobimy. Będziemy mieli nieco więcej czasu jednak na wydobywanie rzeczy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo warto jednak rozwijać sobie różne rzeczy. A z tą ssawką nie jest aż na tyle źle, żebyśmy musieli aż tak bardzo ją, myślę, kupować teraz na ten moment. Może później będzie więcej nieco tego wszystkiego tam się działo, więcej będzie potrzeba. Dobra, proszę bardzo. Nie no, to teraz bardzo dużo się wwiercił kolega nam tutaj. To się bardzo ostro wwiercił. Proszę, ja was bardzo. Myślałem, moi drodzy, tak. Myślałem, moi drodzy, że w związku z tym, że właśnie sytuacja wygląda w taki, a nie inny sposób, jeśli chodzi o Wallworlda, czyli że trzeba by było poświęcić na niego trochę więcej czasu, niż to się wydaje, to myślę, że jeśli nie zaliczymy jakiegoś achievementa w grze, a uda nam się ją przejść, myślę, że będę być może chciał właśnie odpalić live'a, ale nie gwarantuję wam tego. Nie biorę tego za pewnik, bo mówię wam, że powiem wam od razu, że live'y są taką jakąś rzeczą u mnie jeszcze na kanale, do której muszę się trochę przyzwyczaić, które chciałbym robić o mniej więcej regularnych porach, a z moim trybem życia, gdzie pracuję głównie na popołudniach, to jest raczej męczące, a nie chcę bawić się w robienie live'ów przed godzinami jakoś pracy swojej. No to dla mnie mija się z celem, a was będzie raczej mniej też w takich godzinach. O, dzień dobry panu. Wydajność od wiertu, zarąbiście. Przecież to my będziemy teraz rozwalać to wszystko mega szybciutko. No i pierwszą kopalnię mamy jeszcze zczyszczoną przed pierwszą falą. Więc bardzo fajnie się złożyło nam tutaj to. Dobra. Możemy jedyneczkę tutaj wysłać. Możemy w sumie już odejść od tego. Wiercić się w te kopalnie. No i akurat iść dalej. Nie, to, że dostaliśmy teraz tą szybkość odwiertu, to jest genialna rzecz. To mi się bardzo podoba, bo to naprawdę nam usprawni cały proces. Przyznam, że widziałbym znacznie więcej achievementów w tej grze. Widziałbym znacznie więcej achievementów w tej grze. 5% szansy na zasoby z każdego bloku. O kurde mol! To już w ogóle super dla mnie. To już absolutnie super. I już zdążyliśmy to przekopać całe. Jeszcze dobrze fala nawet nie przyszła, a już przekopaliśmy to wszystko. Dobra. No teraz idzie naprawdę ładnie. Teraz idzie naprawdę ładnie. To mi się naprawdę podoba. Dobra, wywiercaj się. Okej, mamy to. Mamy kolejny pokoik. Co tym razem? Odpowiedź na odwieczne pytanie, czy powinniśmy zgłębić mur, czy łatwiej, a zatem lepiej jest zbadać jego powierzchnię, jest bardzo prosta, to zależy, co chcemy znaleźć. Ach, jakże tajemnicze.
Dobra, wychodzimy z tej kopalni. A, oszczędny odwier, co dostaliśmy? Czyli my po prostu dostajemy coś takiego, mocna plazma, plus 30 do wydajności odwiertu. To są takie dodatkowe rzeczy, które możemy znaleźć, widzę, bo ich normalnie nie widzę, tutaj nie ma w tym. Okej, całkiem to jest spoko. Nie chcę rozwijać karabinu, chcę rozwinąć nas tutaj jak najbardziej na razie. No i zwiększymy szybkość. Lecimy do góry. Zaraz będziemy już przy tym. Przy chmurach tak naprawdę. Więc już w ogóle super. Dobra, zaczekamy, bo tu zaraz będzie falka, bo nie ma co... Nie ma co tutaj... Uciekać w takim razie do kopalni, skoro zaraz będziemy walczyć. Losowe trafianie bardzo dużo mi tu pomogło. To w sumie to była dopiero druga fala, więc w sumie nic dziwnego, że tak szybko nam się udało z nim rozprawić. Jeśli tutaj znowu będziemy mieli tego kreta, czy co to tam jest, jakiegoś morsika z kolejną jakby ulepszeniem, to już w ogóle super, ale myślę, że nie. Myślę, że tym razem to będzie inny rodzaj kopalni. Jezu, jaka duża ta kopalnia jest. Jezus, jaka ona jest ogromna, ta kopalnia. Nie, żebym marudził jakoś, nie wiadomo jak bardzo. Cieszy mnie ten fakt, ale... No nie spodziewałem się tak ogromnej. Nie, rozwalamy. Rozwalamy. To jest super. To jest super, bo naprawdę szybko będziemy mogli, moi drodzy, dobić do tego, co mieliśmy w poprzednim odcinku. Dobra, zrobimy tak, że tutaj wszystko was wezmę do góry. Żebyśmy nie musieli tam już przychodzić. I tu sobie porozwalamy wszystko ładnie. No i pięknie. Dobra, wypuszczamy tutaj rakietkę. Kolegi już tam nie ma. Waszej dwójki też już nic nie będzie. Noż. Dziadostwo. Pięknie. Dobra, lecimy oczywiście tutaj do tego. Mamy ten cały relikcik. Chodź tu z nami. Co mamy? Znalazłeś nadbieg, co 60 sekund pozwala na krótkie przyspieszenie z klawiszem Shift. O kurcze. O, żeż ty. Pyk. Ale dobre. Ale fajne. Podoba mi się ta umiejętność. Dobra. Możemy się ulepszyć ponownie. Ulepszmy to. Ten nadbieg to gdzie nam tutaj wbił? Ha, on nie pokazał się tutaj jako umiejętność. Okej. Do zasięgu wiertła? Czy chcemy zasięg wiertła już zwiększyć? A, tutaj jest nadbieg, okej. Akcelerator. Plus 10 do szybkości, plus 10 do szybkości, plus 10 do szybkości. Długości nadbiegu. Szybkości odnowienia zdolności. Szybkość odnowienia tej zdolności byłaby spoko. Ale nie będę w to inwestował. Chcę jak najbardziej na razie inwestować w to, co tutaj mamy. Dobra, rozłączamy z kopalni. I lecimy do góry. Lecimy do góry łapać chmury. I walczyć z tym, co tu zaraz pewnie do nas przyjdzie. Jeła! Przyznam, że super jest gierka. Przyznam, że gierka jest super. Mimo, że konceptem prosta, bardzo podobna do Domkeepera, którego już widzieliśmy, to naprawdę jest sztos.
To naprawdę klimatycznie tym wszystkim jest sztos. O, ja mogę ich przygniatać! O kurczę, to jest spoko. Dobra, trzeba tutaj te dziabadągi wszystkie. Walnąć. Cieszy mnie fakt, że namierzyło tego największego na sam start. Tylko martwi mnie fakt, że bo tak szybko straciliśmy, potraciliśmy nieco hapeków. Mogę lecieć wyżej jakby, więc wykorzystam tę opcję. Z nadzieją na to, że mnie mniej rzeczy będzie trafiało. Okej. Okay. Udało się. Tylko gorzej, że mamy bardzo mało HP teraz. Mam nadzieję, że to się na nas nie odbije teraz tutaj. Zobaczymy. Tutaj powinniśmy pewnie dostać karabin maszynowy, jeśli się nie mylę. Jak znam życie. Okej, to będzie wyglądało chyba trochę inaczej z tego, co widzę. Albo podobnie bardzo. Nie, chyba bardzo podobnie będzie. Niemniej trzeba się przekopać przez wszystko, bo inaczej nie byłbym sobą. Nie, to tak samo wygląda. Dobra, przebijemy się przez to, pójdziemy tam atakować. Dobra. Tutaj tamtego trzeba celować. Dobra, rozwalmy te tutaj, co idą. No nie, nie, no nie, cholera jasna, mogłem jednak ulepszyć tę broń, Boże święty, ja przecież mogłem ulepszać broń teraz tutaj, Boże, idiota ze mnie trochę, dobra. Mamy 400, myślę, że tam wyrzutnie rakiet, wystrzeliwo rakietę Predator. Szybkość pająka, nie, weźmiemy to. No, zrąbałem. Zrąbałem tutaj, przyznaję się, smuteczek niestety. Dobra, lecimy dalej. Wybaczcie, chwilkę patrzyłem na telefon. Mogliście słyszeć. No i już nie kupujemy tak szybko zarąbiście. Smuteczek. Kopiemy, kopiemy.
Coś tu będziemy mieli dalej? Nie, po prostu tak chyba się wygenerowało, ono to wychodzi. Dobra, trzeba lecieć tam. Idą. Oddało całe szczęście, więc na tyle dobrze, będzie szybko. Dobra, proszę ja was bardzo. Pom. Mamy modulik. Ciekawe, co z niego dostaniemy. Fajnie by było, jakby to był ten robocik tamten, który nam tak pomagał. To by była całkiem fajna opcja. Dobra, zbieramy wszystko, co tutaj mamy. I lecimy, lecimy z powrotem. Co tu dostaniemy teraz, moje pytanie brzmi. O, znowu pada śnieżek. Nadbieg znowu, okej. Miałem nadzieję na coś innego, ale okej. Też może być nadbieg. Dobra, wychodzimy ponownie. A, w sumie nadbieg teraz mi się tutaj przyda. Ładnie nam w sumie tutaj pomógł się dostać szybciutko. Proszę bardzo. Dajcie się rozwalać szybciej. Dobra, tutaj sobie wsyśniemy już wszystko. Przyznam szczerze, że teraz jak tak sobie myślę, to tamten moduł, który nam pozwalał wykrywać wszystkie metale i tak dalej, szczerze, gówniany trochę to było. Bo tak naprawdę i tak tutaj warto się przekopywać dla wszystkiego, bo daje nam to punkty na późniejsze jakby rozgrywki i tak dalej. Na rozwijanie naszych jakby statystyk, jakichś rzeczy w międzyczasie, które mamy przed wyruszeniem na tę misję. Więc jakby nie ma to jakiegoś większego sensu dla nas tak robić. Dobra. To mnie już atakują dziabadongi. Może się było domyślić, że w niego trafi w sumie. A szkoda, bo fajnie by było, jakby strzelał też coś, co my nie strzelamy już. No dobra. Dobra, wiecie co? Może ja zrobię, może ja będę trochę mądrzejszy i ulepszę nasz laser, ulepszę to. Dobra, możemy teraz wyjść. Lecimy szybciutko, pędzikiem. Czy mamy wszystko? Już będziemy teraz mieli wszystko.
Tak. Tak, raczej tak. Dobra. No nie, wracaj tu. Nie zostawię cię, kolego. Dobra. Czy mogę się jeszcze rozwinąć? Mogę. Karabin maszynowy, czy chcemy rozwinąć? Moglibyśmy w sumie. Moglibyśmy, bo w sumie poprzednie rozgrywce nam to trochę zepsuło. Dobra, rozłączańsko. Lecimy w górę. Okej. Szybki pokoik. Obraziłeś bogów, nadchodząc żniwa. Gdy góra i dół zamieniają się miejscami, gdy śnieg pada w środku lata, gdy ci w środku i ci, którzy patrzą, dzielą się ogromnym obrusem, barbarzyńcy mają ucztę. Sędziowie w kajdanach i blady pelikan. What the fuck? Nie jestem pewien, o co kaman, ale okej. Ktoś coś musiał pić. Tak mi się wydaje przynajmniej. Wydobywajmy chociaż nieco. Póki jeszcze tutaj nie mamy tego, tej falki. Dobra, jesteśmy tuż jeszcze przed tym, jak teraz będziemy przechodzić przez chmury. Więc całkiem git. Super, że poszło na tamtego. To mnie to bardzo cieszy, bo właśnie tak chciałem, żeby było. Całkiem sporo ich przychodzi. Ale jest już git. Dobra. Rozwalmy tutaj te dwa. No i co, rozwalamy od góry wszystko. Błagam, niech to będzie coś do promienia. Do wydajności odwiertu plus 10 do szybkości poruszania się w kopalni. O Jesus! To jest jeszcze ciekawsze w sumie. No, chodź tu. No, chodź tu. Dziękuję. Dobra, mamy to. Cudownie. Lecimy do góry. Mamy jeszcze jedną kopalnię przed tym, okej. Co tym razem tutaj dostaniemy? To jest bardzo podobno wyglądało do kopalnia do tamtej. Może znowu będziemy mieli tutaj tego gościa, który nam pomoże się rozwinąć. I myślę, że tak może być. Tak, superancko. Schematy do rdzeń z uranu. Plus 10 obrażeń za każdy pocisk. Okej. Okay. Dobra, zbierzmy tutaj wszystko to. Dobra, tutaj jeszcze została jedna mi cząsteczka, widzę. Możemy się odłączyć. Rozwalmy sobie tych tutaj. Okej, okay, no i możemy lecieć do góry w sumie. Już teraz, w tym momencie, tak naprawdę, bo już wchodzimy nad chmury. Więc wszystko to, co będzie pod nami, już nas za bardzo nie interesuje. Oho! Można się było domyślić, że jego weźmie na celownik.
Dobra, rozwalajmy te, co tutaj idą z nami. O, Jesus. No nie! Ale oni mnie nagle rozwalają. Jestem z tym faktem bardzo niepocieszony, muszę przyznać. Muszę przyznać, że jestem tym faktem bardzo niepocieszony. Dobra. I nie mogę nic rozwinąć jeszcze na dodatek. O cholera. To szczerze przyznam, że coraz bardziej zaczynam się zastanawiać, czy nie przejść tą grą na live. Naprawdę, ale no, mam jakieś takie ale. Ale wiecie co, zróbmy test. Zróbmy jeden test. Bo słyszałem, że można coś takiego tutaj zrobić. My nie musimy iść teoretycznie w górę. I jest kopalnia tutaj, zobaczcie. I jest tutaj już jak na przykład jakaś kopalnia. I zobaczcie, z HP-kami będziemy mieli tutaj już kopalnię. Bardzo fajnie. Tylko trzeba by było to dobrze jeszcze szybko rozwalać. No to niestety tutaj dziadostwa nie są za szybkie w tym. O kurde. Ciekawie nam to rozwinęło, okej. Okay. Weźmy jak najszybciej, zbierzmy te, żeby móc się jednak rozwinąć z wiertłem. Bo inaczej będę to pół dnia tutaj niszczył. Dobra, F, proszę bardzo. Laserek ulepszony. Będzie teraz szybciej nieco? No, jest szybciej. Jest szybciej, to mi się podoba. Nazbierajmy sobie tego zielonego. Żebyśmy mogli jednak przeżyć nieco dłużej. Ale to się wydaje, że to może być dosyć spora kopalnia. No, jeszcze niżej piętro widzę, że mamy też coś jeszcze. Jeszcze jedną kopalenkę. Dobra, rozwalamy was tutaj. No, trochę długo idzie. Trochę długo schodzi na tych kawałkach. Niektóre się rozwalają szybciej, niektóre dłużej, jak widzicie. Co nie zmienia faktu, że i tak chcę wszystkie niszczyć. Tu nic nie mamy. Tutaj też nie za wiele. Polećmy w górę może tym razem. Może tu się coś jeszcze znajdzie fajnego. Bo mam wrażenie, że ta kopalnia mogłaby coś jeszcze skrywać, bo jest trochę taka większa. Proszę ja was bardzo, pyk. Pyk. Dobra, rozwalajmy w międzyczasie, jak sobie wychodzimy stąd, coś. O, wy mędy, już mnie tutaj atakujecie? Jesus, ile tu tego? Nieładnie tak. Chociaż moment, czy mogę ulepszyć? Nie mogę ulepszyć. Mogę ulepszyć naszą szybkość, na szczęście. Zawsze coś jednak, zawsze coś.
No, tutaj raczej już mamy po prostu wszystko do przekopania. Nic więcej tutaj raczej nie znajdziemy, mi się wydaje. Ciekawego. Moglibyśmy w sumie teoretycznie lecieć dalej w dół, ale nic nie szkodzi, myślę. Tutaj sobie przekopiemy, bo naprawdę tego niedużo już tam zostało. Dobra, czy coś tu jeszcze niżej zostało? Jeszcze zostały te kawałki. Z nimi już pójdzie chyba troszkę szybciej. I jeszcze tutaj zostało nam coś, nie, coś niecoś. Jak widać zresztą. Dobra, proszę bardzo, tak, jedyneczka RK. Proszę bardzo, rozwalamy was. No i pięknie. Dzień 53. Złamałem się i zacząłem bić w mur Kilofem. Wtedy Kilof zatkał się w dziurze z wodą. Próbowałem wyciągnąć, ale nie mogę. Przynajmniej koniec z pukaniem. Okej. Mam wrażenie, że niektóre te kwestie są trochę chyba jednak źle przetłumaczone. Ale było widać Kilof. Dobra, kolejna dziura. Pójście w dół jednak jest trochę opłacalne. Pójście w dół jest trochę jednak opłacalne. Coś tu się jednak inszego dzieje, jak widać. Też ciekawego. Dobra, jak najdalej oczywiście. Trochę teraz w dół. Dalej, jak najdalej. Dzień dobry panu, proszę o... Szybkości obrotu działa. No dobra, może być, mogło być lepiej. Mogło być coś bardziej pod nas, ale okej. To też może być. Też to przeżyjemy, że tak powiem. Dobra, kopmy póki możemy, jeszcze póki mamy czas, a się nóż okaże, że zaraz przekopiemy całość. No i przekopaliśmy w sumie. Dobra, wyślemy tutaj ten. Fajnie, bo zgarnęło tego latającego. Dobra, może ta jednak obrotność działa w miarę okej. Okay. Tak to trochę będę dłużej na tym zajęło. Dobra. Zbieramy ostatnie tutaj rzeczy. Ostatnie trzy pypcie. I lecimy dalej w dół. Ciekaw jestem właśnie, jak tutaj gra przewidziała fakt, że właśnie będziemy iść w dół. Czy coś w związku z tym tutaj też będziemy mieli jakąś walkę, czy nie? A tutaj też mamy chmury, zobaczcie. Pójdźmy może ten, z haczkiem nieco. Jak znam życie, to zaraz pewnie będziemy walczyć. Weźmy sobie to. No i niewiele więcej w sumie. Dobra, mamy walkę. Tutaj dziadostwo mnie przywzięło. Dobra, trzeba rozwalać tych tutaj.
Przyznam, że tamto działko, które kiedyś mieliśmy, to była jednak mocna działko. Dobra, rozwaliliśmy ten, sporą ilość tych tutaj. Trzeba teraz porozwalać tych, którzy tutaj na nas idą. Dobra, rozwalmy tych latających. Fajnie, bo przez tych sobie przeskoczyliśmy. Czemu tutaj druga fala mi jakby idzie teraz? Halo? Jedyneczka. Dobra, zwiewajmy trochę. I strzelajmy tam w nich. Mamy też znowu jakiś inny typ wyglądu miejsca tego całego. Panu już dziękujemy. Pan mi jest tu już niepotrzebny. Dobra, ulepszenia. Wiem, że na pewno możemy się uleczyć, bo mamy trochę tego. Dobra, więcej się nie uleczymy, więc możemy lecieć w dół znowu. I akurat na kopalni wylądowaliśmy. Cudnie. Nowy typ terenu. Tym razem jakiegoś takiego dziwniejszego. Okej. Bardziej tkankowego? Czy ja mam wrażenie? Czy mi się wydaje? Czy to jest jakaś historia, że my jesteśmy w jakimś tytanie, czy czymś podobnym? Bo jeśli tak, to weird. To są w ogóle jakieś inne te surowce. Jezus, na co ja te surowce mogę zużyć teraz? Tutaj, to jest moje pytanie. Bo nie widziałem niczego, na co byśmy mogli je zużyć. Okej, przebijajmy się na razie przez wszystko. Ale przyznam, że to jest tajemnicze trochę. Trochę tajemnicze takie, że akurat tak to wygląda. Przydałaby się tylko nam mocniejsza trochę moc odwiertu, myślę, ale... Ale sobie damy radę, okej. Tu w dół może? Nie, tu już się jakby kończy to wszystko. I co, tutaj się tak skończy na tym, co? My na to wychodzi, będziemy musieli iść w górę. To jest w sumie bardzo podobne do tego, do tych, jakby, które mieliśmy wcześniej. Dobra. Wejdźmy w to. Czy coś mogę za pomocą tych rozwijać, czy nie? O, tutaj, skuteczna naprawa. W tym jest nam to potem potrzebne, w stabilizacji plazmy jest to potrzebne, ale to jest taki bardziej endgame'owy, bym powiedział. Surowiec trochę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra. Wyślemy od razu jedynkę na tego kolegę, niech nam go załatwi ładnie. Zajmijmy się od razu latającymi dziadostwami. Dobra, trzeba tutaj ciebie, kolego, stłamsić razem z tym mniejszym. No i dobra. Możemy rozwalać dalej, chcę się jednak posuwać w dalszą część tej kopalni. Aniżeli tkwić cały czas w tym samym miejscu. Szkoda, że nie mam naprawdę tej prędkości lasera, co mieliśmy wcześniej na właśnie teraz to przejście. Czy coś tutaj znajdziemy? Znajdziemy. Okej, biorę od razu tutaj się za te surowce, bo jednak fajnie by było się móc rozwijać dalej. Nie sądzę, żeby mi to jakoś mega, mega pomogło teraz tutaj, ale wiecie, zawsze coś jednak. Dobra, przebijmy się przez to. Tu będzie koniec, to będzie ściana. A tu gdzieś jeszcze dalej możemy się przebijać. O, i tu będziemy mogli znacznie dalej się za coś przebić. Dobra, rozwalimy ten jeden i będziemy uciekać stąd.
Dobra. Proszę ja was bardzo. Zobaczmy, czy w ulepszeniach mogę zwiększyć wiertło. Nie mogę zwiększyć wiertła, bo potrzebuję tych srebrnych całych. Okej, okay. A minus do rozprysku sobie weźmiemy. Dobra, przynajmniej tyle dobrego. Trochę bardziej accurate to będzie dzięki temu. No, teraz w sumie wszystkie prawie trafiły. Super, że tamtego poszło bić. Ten fakt mnie bardzo cieszy. Dobra, rozwalmy te latające. Czadowo. Dobra. Zaraz zobaczymy, co tam się kryje dalej. Co my tutaj mamy? Proszę mi tutaj pokazać, odkryć swoje tajemnice. Zapewne będziemy mieli jakąś broń, jak znam życie. Ale jaką, to jest dobre pytanie. To jest dobre, lepsze pytanie, myślę. Ho, ho, ho! Jakieś wodnictwo i tu mamy głowę w ogóle tego czegoś, co mieliśmy wcześniej, jakiegoś tytana. Co mamy? Laserowy karabin maszynowy, aha. Okej, okay, czyli w sumie to samo co ostatnim razem? Myślałem, że dostaniemy coś innego tym razem, ale okej. Okay. Przynajmniej teren by na to wskazywał trochę. No ale w porządku. Nie ma co się denerwować na ten stan. Karabin maszynowy ten, karabin laserowy też może być jak najbardziej. Proszę bardzo, tutaj rozwalańsko. Czy coś jeszcze tutaj dostaniemy? To jest moje główne pytanie tylko. Z tego miejsca, bo na razie to jest kiepsko w sumie z naszym rozwojem. Co mnie zdeczka martwi. Ale zobaczymy, jak to będzie potem dalej. Możemy zmienić sobie właśnie na ten. Nie ma żadnych laserów tutaj na mnie. Wypierniczać mi z tym badziewiem. Dobra. O kurczę, szkoda, że w takim razie zwiększyłem trochę tamten karabin maszynowy. Bo to zupełnie niepotrzebnie teraz wydałem kasę, tak teraz sobie zwróciłem uwagę. No dobra, no. Może się jeszcze przyda do czegoś potem. Może. To raczej jest takie słowo, na które trzeba tutaj bardziej zwrócić uwagę. Myślę, że to jest naprawdę mocne może. Okej, okay, tutaj widzę, że jednak coś się dalej rozprzestrzenia to. Myślałem, że my się tutaj zaraz skończymy z tym. No to proszę bardzo, gra mi nie pozwala. Dajcie mi tutaj srebrne. Na nie najbardziej jestem chapliwy. Okej, okay, mamy niebieskie przynajmniej, te kuleczki całe. To zawsze jest jednak coś. Trochę się pleckami muszę ten zająć, powiem wam szczerze, bo ostatnimi czasy mam jakieś mocne bóle w nich. Co mnie zaczyna zdeka martwić. Starzeje się, chłop. Starzeje wam się tutaj grzyb wasz. Czy to będzie się tak rozwijać tam do dołu? Bo jeśli tak, to byłbym z tego faktu bardzo zadowolony. Zobaczymy. Myślę, że tak. Dobra, to fajnie. To sobie tak potem to rozwijemy. Dobra, puszczamy rakietkę. Panu dziękujemy. A, to nie koniec, przepraszam bardzo, pośpieszyłem się.
Jeszcze z drugiej strony mi tu idzie dziabadonk. Dobra. Teraz koniec. No, to się zdecydowanie będzie ze sobą łączyć. To się wykopie akurat to i będzie spokój już, myślę, od tej kopalni. Błagam, niech to już przyskończy ona. Bo mam ochotę po prostu od niej sobie już pójść. Wiem, że nie muszę jej wykopywać całe, ale wiecie, nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił. I martwi mnie też fakt, że na liczniku mamy już tam minutę do walki. To jest trochę niezbyt, przyznam szczerze. I to mnie martwi. Nie tak jak moje rozwinięcie tutaj w tej grze, ale wiecie, o co chodzi. Ciekawe, czy czas jakby tam na dole to jest ten sam czas do tego, co odliczę mi u góry. Może tak być? Nie musi tak być. Wydaje mi się, że nie musi chyba tak być. Dobra, super. Ostatnie nam tu zostały. Odkotwiczamy nasz tutaj pojazd. Co mogę rozwinąć? Karabin laserowy przydałoby się, ale nie mam za co. Brakuje mi jednego punktu, żeby móc chociaż te soczewki, żeby rozprysku mieć mniej. No, niewiele. W sumie nie będę nic rozwijał, bo nie ma potrzeby w takim wypadku. Jak to tak ma wyglądać? Okej, wiemy przynajmniej, co tam jest. O, szlak, zapomniałem, kurde, że ja muszę przecież unikać tych ataków jego. Okej, dobrze, że mamy ten laser w sumie. Aj, rozwaliły mnie te meduzy całe. Dobra, ale w sumie mam 48 minutę, to w sumie nawet dobrze się złożyło. Będzie git. Ja tutaj jeszcze raz z wami zrobię jeden zakup. Mamy 622 punkty. Czy chcemy pojemność ssawki, szybkość pająka w sumie? Otóż wiecie co, przydałoby się zaoszczędzić do tego, żebyśmy mogli kupić jednak do kadłuba coś więcej. Więc moi drodzy, tak, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Więc mam nadzieję, że wam się on spodobał. Cieszy mnie fakt w jakiś sposób, że są osoby, które bardzo się ucieszyły na tę serię. Just Zuzia widziałem, że bardzo fajnie zareagowała, więc jak najbardziej mnie to cieszy, jak najbardziej mnie to motywuje do dalszego kontynuowania tej serii. No i przy okazji, no, będę chciał na pewno kontynuować tę gierkę, bo naprawdę przyjemnie mi się w nią gra. Jest fajna, jest przyjemna, więc czemu by tego nie robić dalej? Tak więc, moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie jak zawsze zależy mi najbardziej. Powiedzcie mi tradycyjnie, czy podobał wam się odcinek, czy chcecie zobaczyć więcej. Co myślicie o tym, żeby przejść na live, bo może wy mnie w jakiś sposób zachęcicie do tego. Zobaczę, co tam napiszecie i może stwierdzę, a w sumie dobrze by jednak było, dobrze macie w sumie w jakiś sposób rację. Ale uargumentujcie to proszę jakoś, a nie tak, dawaj na live po prostu. Ani że dawaj na live, kiedy DBD. To już w ogóle. Więc śmiało powiedzcie, no i co myślicie o tym, żeby iść w dół jednak, a nie w górę? Myślę, że tutaj trochę to wyszło gorzej, bo bardzo dużo czasu spędziliśmy w tej jednej kopalni. Ale to jest tak naprawdę też trochę jakby szczęście nasze, co tam nam się dostanie, jakie surowce. Ale no, potem zobaczymy, jak to będzie wychodziło jeszcze dalej. I moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was oczywiście do lajkowania, ponieważ wasze łapki nam, youtuberom, pomagają zdobywać jakby zasięgi, więc im więcej łapek w górę dostajemy, do tym większego grona potrafimy się dostać, więc za każdą łapkę będę wam bardzo wdzięczny. I jeśli tego jeszcze nie robicie, to zapraszam was również do subskrybowania mojego kanału, żebyście mogli być na bieżąco właśnie z taką serią jak Wall World, ale nie tylko. Staram się na kanale ogrywać głównie gry indie, ale jakieś horrorki też się pojawiają, zawsze jest jedna seria na kanale z horrorów. Innego typu materiały też, typu na przykład Next Please, gdzie mamy przegląd gier demo, które będą wychodziły w następnym czasie. Już niedługo też innego typu materiały, więc mam nadzieję, że zostaniecie z nami tutaj na dłużej. Ja, moi drodzy, wracam pod kamień i do zobaczenia następnym razem.
Cześć.